Vlogmas dzień czwarty. Hej wszystkim, tu Iłka, witam was serdecznie w nowym vlogmasie dniu czwartym. Dzisiaj mamy niedzielę, taki rodzinny dzień, od rana obejrzeliśmy... Tak, kochani? No, ale to jest letnia sukienka. Mówimy sobie po letysa. Ok, on mamy ten t-shirt, on sualor, ok? Właśnie się będziemy szykować, ja w sumie jestem gotowa, będę tylko ubierać Melisę i wychodzimy do rodziców Lorą na obiad, taki rodzinny, niedzielny, a potem uciekamy do moich rodziców na mecz. Dzisiaj mecz Polska-Francja, dostałam multum pytań, komu kibicuję, a ja zawsze odpowiadam, że słuchajcie, w dzisiejszym meczu, to jest pierwszy mecz, będę cieszyła się z każdego gola. Z każdego, naprawdę. A więc będzie moim zdaniem bardzo fajnie, bo uciekamy do... Uciekamy do moich rodziców obejrzeć potem ten mecz. Ubieramy Meliskę, tak? Jakąś sukieneczkę trzeba ubrać? Na obiad do babci? Tą sukienkę chcesz? Ale piękna, z jednorożcem. Tak? Tak. No, a więc mam nadzieję, że miło spędzicie z nami tutaj czas. Tak. My się ubieramy i uciekamy. Tak. Oni wasz mami? Zwykle to robię. Ja, idziemy się ubrać, chodź. Obejdzie. Idziemy. Mój niedzielny outfit, można powiedzieć, po prostu nuda, jeśli chodzi o moje outfity ostatnio, ale naprawdę tak czuję się najlepiej, czyli po prostu zwykły czarny golf, pod spodem mam jeszcze czarnego t-shirta, żeby było mi na pewno ciepło, a do tego taka spódniczka i moje rajstopy z Calzedonii, pierwszy raz je mam, te takie z tymi wzorkami, bardzo mi się podobają, do tego polecam jakieś czarne botki, byle było mi wygodniej, tak cały czas bez butów, no i na to narzucę mój brązowy płaszcz, w którym chodzę absolutnie cały czas. Długo się zastanawiałam, czy zostawiać ten płaszcz, czy go nie zostawiać, co tak naprawdę robię. I muszę powiedzieć, że chodzę w nim absolutnie cały czas. Rzeczywiście wolałabym, żeby był troszeczkę węższy, ale czuję się w nim tak komfortowo i tak fajnie, że no cały czas go noszę, a później pod koniec zimy myślę, że przemyślę, żeby zawieźć go do jakiejś krawcowej, a na razie będę w nim chodziła, bo szkoda mi go oddać teraz do krawcowej, jak jest naprawdę tak bardzo, bardzo zimno. A jeśli chodzi o ten płaszcz, no to grzeje niesamowicie. No tutaj nie mam nic do zarzucenia, to jest tak dobry składowo płaszcz, że jest mi w nim wręcz ciepło, naprawdę, nie ma żadnego problemu, cieplutko mi jest, a więc narzucę na to ten ogromny, oversize'owy właśnie płaszcz. I tak, zaraz będziemy uciekać, czekamy tylko na mojego męża i uciekamy, jak zawsze, czekamy na męża. Za kim jesteś, tata, na meczu? Za kim jesteś na meczu? No na kogo obstawiasz? 2-1 dla Francji? To i tak dobry wynik. Taki bardzo, jakby to powiedzieć, niekrzywdzący. Ej, no i tak super, że przeszli za 36 lat. A jak będzie 2-1, to ci powiem, dlaczego nie obstawiałeś. Ja nie obstawiłem, nie myślałem, że mam pieniędzy. To ma żadne te... Daj fupa kupę, daj fupie. Kliki i te inne. No. Bo ja generalnie to nie jestem hazardzistą. No. Okej. Okay. Za to ja po prostu nie wierzę, że jakiś spadnie z nieba, nie?
Dymon, papa. Czujcie się jak u siebie w domu, ale nie za bardzo. W granicach, których nie można przekraczać. Il a dit mon père, sentez-vous comme chez vous, mais pas non plus trop, il y a des trucs, il faut pas... Oh, c'était coupé très bien, là. Ah, oh, c'est très bien coupé. Polska, na pewno, to ma dobrego bramkarza. No. Ma dobrego bramkarza. Natomiast Francuzi mają dobrych napastników. To chciałam powiedzieć, że to i tak jest zaszczyt. Tak. Ogromny. Dla wszystkich już, kto teraz przeszedł, to i tak super. Zobacz, Niemców nie ma, Belgii nie ma, Włochów nie ma. No wiem, no tych znanych nie ma. No. No ale jest Brazylia, jest Argentyna. Jak zawsze. Prawie zawsze. No i Polacy tyle lat się nie udawało, no w końcu. W końcu się w tym roku... No są jakieś kibice. No są, tak. Jeńcy przyjechali właściwie. No ile te drogie jak środków? A hotele jakie drogie? Pyta się dla jakiego kraju. A jaki masz dowód? Jaki kulon? Aleks jest za Polską. Melisa też. O, Lewandowska? Nie, to jest Szczesna. Marina. A! Moi, je connais les fans de footballer quand même, hein? Myślałem, że Lewandowska. Nie, Szczesna. Aha, bramkarza. Tak, bramkarza. No dobra, Lorek. Julia, też jest tylko? Ue, dawaj. Z sokiem czy bez? Z sokiem. Przygotowałem szklaneczki i sosy. Mój tata przygotował piwo, wszystko. Chipsy też. Chipsy, no. Si beaucoup. Co ty? Chips. Co to metr piłkarski bez piwa i C'est de la bière. Bah, ici c'est de la pousse. Oui. Oh, c'est un bilou, c'est un bon. Trzy godziny w kościele byłam i ty mnie teraz nagrywasz. Patrzcie na piwko, oglądają mecz. A nie jest finale Lehas, a weekend is what? Kaszlipa. Ah, tu peux montrer mes muscles, regardez. Je vais à la salle de sport, j'ai des muscles. Attends, mogę sobie zrobić reklamę, bo straciłam 3000 followers na Instagramie? Tak. A Instagram to wiesz co? Mój Instagram to AGNI3SZKAKBS. Zmieniłam nazwę i chyba nikt nie może połapać, ale okej. No mógłby ktoś strzelić jakiegoś gola. Widzisz birilę? Włoski sobie nie. Tak. To wszyscy robią. Wysyłają co robią, a ja co wysyłam? Kościół, Boże drogi. Czy ja muszę to całe życie robić? Ja kościół na birirą. Kurde! No nikt! A, bo ja tu lorskami takie ja tu Proszę. W jakiejś restauracji. Francuzi grają bardziej ofensywnie. Bo tata, wiesz, w końcu mają ten tytuł. I wiesz, odpaść. Ale widzę, że ci zaleci od ojca. Ja tyle widzę, co? Musiała mama do taty jakiś gierów. Tak! Aaaa! No mogłoby się coś zadziać, co nie? No, idzie do przodu. Szybciej biegnie! O, kolega! No sam tam pobiegnie! Jak ktoś się dowiaduje, że jestem Polką, to są dwa pytania. Albo czy znasz Lewandowskiego, albo czy lubisz wódkę. Aniszka, il a dit que quand les gens découvrent qu'elle est polonaise, ils posent deux questions. Est-ce que tu connais Lewandowski? Et deuxième question, est-ce que t'aimes la wódka? Czy ja, jak ktoś mi mówi, jestem Francuzem, to się pytam, czy... Lubisz Abę? Czy zna Mbappé? Czy lubisz Abę? Ty lubisz Abę?
Non, des maquis. Maquis? Non, t'as déjà mangé des grenouilles ou des escargots? Non. Non, non, jamais. Non. A jak to się nazywa? Zobacz, jak siedzą koło siebie. Takie były podobne. My, ale wszystkim twarzom, ubiorem, wszystko się bardzo od, jak to powiedzieć, odróżniło się. A kiedyś nawet się tak samo ubierałyśmy, wiesz co, gdzie wszystko i to dawało... A teraz ja się ubieram, jak to ty mówisz, ten bezdomny. Nie. Cicho! Polska ma dobrego lakarza. Ale to może być problematyczne. No może być 0-0 i drugi każdy. To wszystko! Masz wielką głowę, nie chciała ci tego powiedzieć, wiesz? Wielka dupa, wielka głowa. Co taki spokojny, Loro? Jak się chodzi na siłowie, to Mopeila, dzięki ta pytyzda o modę, zero emocją. To tam ło? Może ci mówiąc, że... Si, Loro! Et ben après, il se passe des choses, tu vois. Il couvre tout le monde, il va quoi. Tu peux pas dire qu'il se donne pas quoi. W porównaniu do tego poprzedniego mecza Polaków, to tutaj nie biegają, jak nie wiem. No z Argentyną myśli założenia, że przegrają. No ja właśnie... Bo nigdy nie wygrali. Możliwe, bo tu zapieprzają, jak nie wiem, bez kitu. A z Francem przed wojną w 32, 36 wygrali. Okej. Okay. Kiedy drużynie francuskiej dał jeszcze dwóch Polaków. O kurwa. Pochodzenia. No bo ja się uczę tego, wiesz. Ja się zjebażam. Na TikToku ostatnio mi się wyświetla pełno tych brazylijskich dziewczynek, co robią konkursy tańców i się nauczyłam tego tańca, właśnie jakbym się w nocy teleportowała do Brazylii i by mnie skazali tańczyć z 8-latką. Już znam. O kurde, nie. Wczoraj zamiast się uczyć moich 7 stron na pamięć z tego, co autor jakiego słowa użył, na której linii, to się uczyłam, jak się tańczy brazylijskie tańce dla 8-latek. O kurde! My ją nawet tła? Na palacie. I tu bramkarze bohatera nie metry. No. Żeby nie bramkarze, to już by na rynku. Ale co to było? Jedna, druga, trzecia. Wszyscy są zmotywowani. No masakra, bardzo. Jedna, druga. Obrońca. Dzieje się coś, czy się nie dzieje? Ale. Ale. No jeszcze nie koniec, ale wiesz, pierwsza bramka zawsze tak otwiera. Ale to jeszcze on przed chwilą, Celik, jak glisse tutaler, on był wcześniej, już dał jedną bramkę, ale tak się pośliznął. Mais là, il aurait pu jamais, le polonais, il aurait pu jamais rien faire. To jest, c'est pas sa faute, hein, c'est des juste bien mis, hein. Ten szczesny nic by nie mógł zrobić. Z nic nie mógłby tu zrobić. Rzucił się jak mucha. Pięknie. Chodź tu, kocie. Kocie. Chodź, kocie, pokaż się wszystkim. Jaka ty jesteś piękna. Oj, zobaczcie najpiękniejszego kota na świecie. Oficjalnie mamy 1-0 dla Francji. No, przyznam, że cieszymy się. Mąż się cieszy oczywiście też bardzo, tak?
A ty jesteś polskim katem, ty jesteś z Polski, ty powinieneś do Polski być. Ale bardzo wszyscy pięknie grają, naprawdę. Cudownie wszyscy grają, tak? Kocieczek. Ja też chcę takiego kota z Polski. Takiego kochanego. Mogę mieć kota z Polski? Możesz, czemu nie? No ja chcę takiego kota z Polski, takiego grzecznego. Ale no to zawsze najpierw ze mną. Wysiedzi. Kota, no dupę pokazuje wszystkim. Duża dupa to się pokazuje. Przyszła, przyjdzie rano, po nosie mi liże, żebym wstała. A to moja, mój kotak wstanie rano, to przyjdzie i ten pieprznie ci płapą w łeb, żebyś tylko wstała. A nie, moja mi liże. Nie, tak na czwartej nad ranem skoczyła na twarz i rano wstałam i miałam pełno krwi i nie wiedziałam, o co chodzi. Nie. To jest taka sadystka, ale taka nocna. Ja wczoraj leżałam i właśnie Rory mnie tak tu udrapała niechcący. I Rory tak mówi, Julka, wstań, zobaczy w dół stronę. Ja mówię, co ty chcesz, wstań. I ja patrzę, takie dwie sztary tutaj. Koko, koty. No, ja mam kota. Ja mam sobie tego kota. Może wyłączysz. Jak kosztuje kot w Polsce? We Francji czy 100 euro? Jedno złotówkę. Nie, we Francji adopcja kosztuje 300 euro. Złotówkę. I le transport w euro. Transport w euro. Nie, naprawdę wybaczyłam. Dzwoniłam te asfasy, dwie ten, w tej tutaj 300 euro trzeba dać. Za Rory daliśmy tak samo 300 euro. Cześć, Piotrunio! I później 300 u weterynarza, co nie? Nie wiem. 600 euro kot we Francji, żeby zaadoptować, co nie? To jest w ogóle nie kupny, tak? Tylko adopt... No. Ale to takiego jak Daisy ja chcę. No to z tej samej rodziny. No to ja chcę też kota. A ty chcesz kotkę, czy kota? Bo ja kota. Ja chcę kotkę, ale moja musi być młodsza od Rory. Ale słuchaj. Ale oni nie stary się nie przywiozą. Nie no, ona musi być młodsza od Rory, żeby Rory się, wiesz, zaakceptowała ją. Ale tam wszystkie przecież tu na łagiewnikach też wszystkie takie były przytulasy. Te polskie no. Kotki są przytulasy po prostu. Ale musielibyśmy wysłać filmik, jak się zachowuje. Ja już kota w worku nie biorę. O, ta fejbluczyk! Bajzel jak zawsze. Budzę tką to? Ty kątą? Bo będą ten karnego strzelać Polacy w ostatnim momencie. Ja bym się cieszyła, jakby strzelili. Tak po prostu, żeby coś było, co nie? Ale Lewandowski ostatnio nie strzelił karnego. Nie, no ja bym chciała, żeby strzelili, naprawdę. Naprawdę. Przedwczoraj Lewandowski nie strzelił. Nie przedwczoraj. Czy on zawsze strzela? Ale ostatnio nie strzelił. Nie no, ale w sensie... Człowieku, strzel! Miało być 2-1 według moich terminów. A ty mówiłeś 2-1. A i będzie 3-1. Strzel, człowieku! Kurde! Osamę chodź! Kurde! Ostatnio to samo zrobił. No puścić! No! My mamy, ile nie wiem. Faut que tu avances, sam. Dobra, ja się odwracam. C'est bon, c'est genre, juste ces joueurs qui ont avancé. Nie no fajnie, bo tak inaczej się kończy, tak. Tak fajnie, wiesz. Ej, ale ten bramkarz nawet nie skoczył, no i la refle. My lepiej spełkła, no. Aż się przecież tamten. Nie, fajnie. Tamten strzał w tą stronę, a tamten. Fajnie. Nawet jak to już nic nie daje, to fajnie. Słuchajcie, mecz się skończył, my wracamy do domu. Było naprawdę bardzo dużo emocji, ale Francja przeszła dalej, a więc oczywiście my również się cieszymy. Ja tak naprawdę mówiłam od samego początku, że będę cieszyła się na absolutnie każdą bramkę. Jeśli Polska wygrała, bym się cieszyła, Francja wygrała, cieszę się i wydaje mi się, że no po prostu tak trzeba. Ja tak chciałam, żeby Polska wtedy wygrała z Argentyną, żeby wpadli na Australię, a nie niestety na Francję. No bo nie jest mimo wszystko, nie oszukujmy się, łatwym przeciwnikiem. A więc tak, mecz skończony, my wracamy do domku i zaczynamy nowy tydzień.